Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Farytus, a to jest Minecraft futerkowy survival. I co? Po tym krótkim timelapsie widzicie, że dotarłem tutaj jakby do tej wioski. Zaznaczyłem sobie waypoint, wioska. I w dzisiejszym odcinku planuję troszeczkę jeszcze popodróżować i być może znajdziemy coś jakby bardziej zachęcającego do mieszkania, czy po prostu ładnie wyglądający teren. Na razie myślę, że ten jest spoko teren, ale mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy coś fajniejszego, także jak coś, to mam zaznaczony waypoint. I tutaj się żegnamy z tymi gulgaczami. Dlaczego ich gulgacze nazywam? Pewnie was to zastanawia, ponieważ wyglądają na tym teksturpaku jak indyki. Szczególnie ich takie dzioby. Te całe, wiecie, kulfony. No, także mamy waypoint, jakbyśmy chcieli tu wrócić, więc spoko. Myślę, że w tamtym kierunku się udamy. I co? Na tym timelapsie też mogliście zauważyć, siłanko, mogliście zauważyć, że po drodze, jakby wyruszając z tamtego starego miejsca, natrafiłem na parę... Czekajcie, bym sobie tu zrobił jakieś norkę przy okazji, jakieś krzesło postawię. Wiecie, wiadomo, że ja tu mieszkam. Jeszcze backpacki otworzę. To tutaj. Marchewki się na razie nie przydadzą. Zaraz opowiem o tym
biurze, tylko jeszcze muszę znaleźć łóżko z tych moich backpacków wygrzebać. Nie to się przyda. Także tutaj nie. Być może w tym. Tak, jest tu. Tak, prześpimy się. Powiem wam tak, alergia mnie męczy. Jestem uczulony na pyłki trawy drzewa. Może zdarzyć mi się kichnąć. Także zaznaczmy sobie tutaj jakby taki, nie wiem, chwilowy, co ja piszę, chwilowy respawn. Okej. Także jak tu zginę, to prawdopodobnie się tu pojawię. Zostawiłbym tu trochę parę itemów. Tylko potrzebuję drewna. Także chodź tu. O. Gdzie ty jesteś, aha. Tak. Zrobimy sobie parę skrzyneczek i opróżnimy te nasze plecaki całe. O, są tu zwierzątka, tak żebym mógł zrobić farmy. Okej. Także wstawimy tu te średnio potrzebne itemy. Także ten, właśnie jak mówiłem o tych dungeonach, to ja właśnie piórko znalazłem w dungeonie. Tak, i powiem wam, przyda się. I... no i po prostu... O, patrzcie się, na tym teksturpaku tu jest złoto. Czekajcie, wytrzy nos, bo naprawdę mnie to męczy. Zobaczcie. I... tak, zastanawiam się nad jedną sprawą. Zaraz przejdę do tych dungeonów i do tego piórka. Czy grać na tym teksturpaku, ponieważ jest spoko. Tylko nie wiem, czy wam się podoba. Pisaliście to, że wam się podoba, że jest okej. Chciałbym jeszcze raz usłyszeć waszą opinię. No i jak widzieliście, to... czy mrówka zapiernicza z jabłkiem? Ty. Mrówka. I tak, jak widzieliście, wraz z opadaniem pojawia się takie... jakby tam wam powiedzieć, taki wiatr, jakby coś takiego. O, patrzcie się. Wiatr. Takie podmuchy. Jest to spowodowane właśnie tym piórkiem, który posiada takie jakby efekty, że gdy spadamy, nie tracimy obrażeń, gdy spadniemy. Także dobra, mamy waypointy zaznaczone, możemy tu w razie czego wrócić. Porobiłem sobie tych backpacków. Jakby ktoś nie wiedział, to backpacki to są plecaki. I możemy je nazywać po prostu, trzymając plecak i shift i prawy, możemy je nazwać na przykład plecak. Tylko że tutaj wdarł mi się... O, widzicie, plecak. Także to jest spoko. Siemanko. I tak, plecak kraftujemy układając tak jak skrzynię, tylko że ze skóry. Czyli 8 skór potrzebujemy. I w środku, jak chcemy mieć kolorowy plecak, to potrzebujemy jakieś barwnika. Ja sobie tu zrobiłem pełno niebieskich. Także dobra, skaczemy po drzewach. I okej. Widzę tu jakieś drzewka interesujące. Jakiś dungeon, zaraz sobie to zobaczymy. A, to są brzuski prawdopodobnie, las brzuskowy. Chyba tak. O. I o ile się nie mylę, jeśli zdobędziemy jakąś ilość piórek, 4, to... coś się wygenerowało. I zamek. I otoczymy je chyba, każde piórko otoczymy w craftingu. Piórko otoczymy złotem. Tylko na jakim ja trybie gram? Normal, aha. No co? Dzisiaj sobie może podbijemy takie coś. Tylko że ja miałem znaleźć jakieś interesujące bardziej miejsce do pobytu, że tak powiem. Dobra, nie będziemy się tym bawić. Może zaznaczę sobie zamek. Zamek z modyfikacji Castle Defenders, jakby ktoś nie wiedział. Jest to modyfikacja, na której grałem już beta 1.7.3 i mam z nią w sumie dużo wspólnego. Dobra, chodź tu. Ty chcesz ze mną walczyć, widać. Bardzo ci zależy. Także dostaniesz sztyletem.
Okej. Taki sztylet kraftujemy po prostu układając chyba patyk, a tu sztabkę albo dany materiał. Także dobra. Zbieramy kaktusy, które nam się na pewno przydadzą. Zaznaczymy sobie. Oj, nie to. Nie to. Miniony. M. Kurczę, strasznie się to. O, jest, 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 jest. Strasznie się to. Oj. Jakby to powiedzieć, baguje. Ponieważ pod przyciskiem M mamy nie dość, że bedu minimapki, to jeszcze tam jakby panel od Minions Mod. Dobra. Pustynia i zima. Zima, tak to nazwę. I dajmy tu jakiś taki kolor. No może taki. Okej. Kurczę, same takie pomarańczowe i takie, wiecie, o, to co, mały kaktus. I okej. Także... What? Fioletowy? Mamy tu... Wow! Pustynia połączona z zimą i to takie fajne górki. Szkoda, że to nie jest normalny teren. Chociaż powiem wam, że jest też okej. Także... Tutaj mamy... Spoko teren. Okej. Skraftowałem też sobie parę przedmiotów z modyfikacji, ale do tego później idziemy zresztą. Kiedyś wam to... O tym powiem. I sobie. Bo go wezmę. O ty kocie jeden. Masz sztyletem. Kurczę. Nie dość, że mnie... Że mi normalny mi katar dokucza, to jeszcze muszę. Jeszcze mnie tu koty napastują. Czekajcie, muszę ten wytrzeć ten nos po raz. Nie wiem, który już w odcinku. No wybaczcie, ale strasznie. Strasznie mnie katar męczy. No, tutaj mam ważkie. Wow, ale buczy, basy. W ogóle wszystko. Tutaj mamy krówki, zwierzątka. Na razie nic interesującego. Możemy jeszcze się przejść tam. Jeszcze przejdziemy się. Czy na pewno nie ma już jeszcze bardziej interesujących terenów? Jakaś koza. Okej, mamy skórę. A, tam jakiś shop był, ale dobra, nieważne. Także idziemy dalej. Tutaj coś mamy dziwnego. To jest chyba skała, albo co to jest? Takie szare, dziwne. Powiem, że dziwnie to wygląda. To jest skała zwykła, czy to jest coś innego? Czy to jest lód? Aha, okej, spoko, to jest lód. Tylko na tym tekstupaku to tak wygląda. Aha, tam już mamy dżunglę. W dżunglę raczej bym nie chciał się zagłębiać. A tam już jest wioska, także... Myślę, że już nie ma szansu tam dalej iść. Siemanko. A, ty jesteś pokojowo, albo tak jakoś średnio. Jakoś tak losowo. Zależy od smaczku tygryska. Czy będzie nas atakował, czy nie. Dobra. Tu jakieś owce słyszą. Owcaki! No, dobra. Także... Dobra. Idziemy do wioski. Przydałoby się zdobyć piórka. Dobra, gincie. Mamy piórek. Jedno. Serio? A tu jeszcze jest ominowy. Ważka! Ale buczą, Czekajcie, jeszcze tu powinno być. A to jest jakaś świnka. Jakieś kurki jeszcze powinniśmy znaleźć. Przydałyby się. Ponieważ do craftingu jakby tych bucików spoko. Tak, takich przydatnych dosyć. No, także to piórko, co teraz używam, które tutaj jest, służy do... Właśnie, jak już mówiłem... Boże, służy do czego już mówiłem. Znalazłem to właśnie w tym całym... W tych całych dungeonach. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, nie jestem w stanie wam powiedzieć dokładnie, w którym dungeonie, ale dobra. No, zjemy jeszcze to. Co? Chciałem użyć dzisiaj Master Staffa. No, taki Master Staff potrzebujemy 8 leveli. Taki Master Staff służy do rozkazywania, jakby taka różdżka, do rozkazywania takim oto sługom, naszym osobistym sługom. I co z takimi sługami możemy robić?
Możemy im rozkazać, żeby... Oj, właśnie, żeby dawali do tej skrzyneczki to, co właśnie zdobędą, rozwalając choćby takie drzewka. Zdobyć takie coś możemy, klikając M. Tylko, że ja teraz właśnie nie mam tego panelu całego na początku. I tam jest po prostu, żebyśmy zrobili coś złego i wybieramy sobie. Tam chyba z 4 razy musimy zrobić. Potrzebujemy na to 8 leveli, bo na każdą złą rzecz, żeby otrzymać taki master staff, potrzebujemy 2 levele. Także 4 takie rzeczy potrzebujemy zrobić. I dostajemy coś takiego. Teraz prawym przyciskiem, tylko musimy być na jedzenie, jak gramy na jakimś innym poziomie niż Peaceful. Musimy jeść, bo to nam jakby odbiera głód. I one sobie tu wszystko kładą. O, fajnie, fajnie. Także spoczko. Mogą one także robić coś takiego oraz tak kopać. Taki Dick Mineshaft. Czyli coś w rodzaju Dick Mineshaft. Czyli to po prostu jest taki szybko paliany. No, także kopią. Ja sobie jeszcze wycę dość i myślę, że zrobię taki fajny timelapse, jak one kopią. To nawet całkiem spoko wygląda. Żeby pokazać wam w sumie cały ten przebieg, jak one to kopią. Także no. Także już jestem i widzicie, one całkiem ładnie kopią. Myślę, że już tu bardziej nie będę pokazywał. Coś tu naprawdę wielkiego odkryły. Także kiedyś możemy sobie tu jakby wbić i pozbierać te wszystkie materiały. Na ten moment robi się już ciemno, ciepło chciałem powiedzieć. Mamy tu wilkołaka. Zawalczmy z nim. Ostatnio zabijałem ogry. Specjalnie, żeby otrzymać obsydian, żeby zrobić ten cały enchanting table. Kurczę, no teraz będą mi strasznie przeszkadzać, także ja się może prześpię. No tam właśnie widzicie proces przemiany. Także może bym sobie ciachnął takiego to wilkołaka jeszcze na śniadanie, bo coś ścięło. No i dostałem jakieś tam itemy. Także, tak, opróżniamy nasze plecaczki. Przydałoby się jeszcze zrobić z parę skrzyń. I myślę, że możemy się opróżniać, że tak to powiem, że tak to ujmę, do naszych skrzyneczek. Także już mamy zapełnione. Kolejne robimy. Zróbmy pełno tych skrzyneczek. Przydadzą się na pewno. Może 8 wystarczy. Także tutaj możemy to wszystko ładnie pozamieszczać. Te skrzyneczki. Tak. To jakiś taki ten się zrobił. Dobra. Także kolejny plecak. I tutaj mamy teleporter. Także tym kiedyś się indziej pobawimy. O właśnie, chciałem mieć książki. Chciałem książki. Oj, mamy enchant table. I postawimy, myślę, że gdzieś to tu. Zenchantujemy sobie coś. Tak. Zenchantujemy sobie ten miecz. Naprawimy go pierwsze. Na jakiś taki 6 level. Sharpness 1. Spoko. Mi się wydaje, że to by poszło na 1 level, ale dobra. Myślę, że to trochę zmarnowałem. Dobra, także tu mamy wszystkie itemki. Tutaj kolejne. Wypróżniamy się, wypróżniamy. Śmiało, śmiało, wypróżniamy się.
Także tutaj kolejne itemy. To bym wziął i wstawił od tutaj. Wiesz, minionki do tej właśnie oto skrzyni tutaj będą to oddawać wszystko. Także jak one tam przebiega ten proces? O właśnie. Co? Jak to? Przecież miałem to piórko. A nie, przecież ja to piórko ten. Oddałem do skrzyneczki. Ajajaj. Fail. O, waypointy. Wiem, że gdzieś tu w opcjach config mogę sobie zmienić na przykład na N, okej. No dobra. Także dobra. Moje itemy. Ach, co te miniony? One mi zabrały to wszystko. Oddawać. Ale trolle. On tylko spodnie. Przynajmniej nie są nagi. O, dobra. Trudno, one mi oddadzą te itemy. Kurczę, no. Trudno. Jakoś to przeżyjemy. I dobra, ludziska, co? Myślę, że kończymy ten odcinek. Co? Myślę, że dotarliśmy do takiego spoko miejsca. Mamy taką rzeczkę, mamy tu wioskę, mamy tam daleko zimę. Także na razie, trzymajcie się, cześć. Pa, pa.